Dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Przemysław Kudłacik, jestem pracownikiem Instytutu Informatyki na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych. Instytut Informatyki, akurat który ja reprezentuję, mieści się w Sosnowcu na ulicy Będzińskiej 39. Zapraszamy bardzo serdecznie, łatwo nas można znaleźć, wpisać sobie w Google'a i znajdziecie Państwo bardzo łatwo, jesteśmy vis-a-vis Wydziału Nauk Przyrodniczych. Łatwo rozpoznać to miejsce z takim dużym dinozaurem przy ulicy Będzińskiej. Budynek o tutaj od strony ulicy wygląda w ten sposób. Zapraszamy, można przyjść na odwiedziny. Oczywiście, jak sytuacja się unormuje. Drodzy Państwo, chciałem w tej prezentacji powiedzieć troszeczkę o podejściu do tworzenia aplikacji internetowych, jakie my pokazujemy studentom, jak my chcielibyśmy, aby się oni rozwijali. Nie mam zbyt dużo czasu, więc przejdę już do konkretów. Najpierw chciałbym Państwu ogólnie powiedzieć, że my używamy różnych technologii. Naturalnie zaczynamy od pewnej najprostszej. No, już mogę zdradzić, że jest to PHP. Od tego zaczynamy. Zresztą w bardzo wielu technikach, szkołach o profilach informatycznych również ta technologia jest wykorzystywana. Natomiast nie jest to jedyna technologia. Tak? Ona szczególnie w ostatnich latach się bardzo mocno rozwinęła. Natomiast na pewno jej zaletą jest to, że jest dosyć prosta. I spokojnie tutaj dla osób początkujących, które chcą się w tym rozwinąć, w tym zakresie, ale no, jeszcze nie za bardzo mają doświadczenie, bądź też niezbyt dużo jeszcze wyniosły ze szkoły średniej. Uspokajam Państwa, my zaczynamy ogólnie od początku, więc będziecie mieli czas pewne rzeczy ponadganiać. Osoby już bardziej doświadczone może w tych pierwszych krokach będą miały, że się tak wyrażę, mniej roboty, natomiast później dogonicie Państwo tamtą grupę. Osoby już też bardzo zaawansowane, bo zdarzają się, rzadziej, ale zdarzają się takie osoby spośród Państwa, które już no, pracują w profesjonalnych frameworkach, też proszę się nie obawiać, damy Państwu wolną rękę, będziecie się mogli rozwijać w technologiach, które są Wam bliskie. Więc to nie jest tak, że coś narzucamy i tutaj jakimś batem pobijamy Was po plecach, żeby robić tylko w taki sposób. Drodzy Państwo, ogólnie rzecz biorąc, ja reprezentuję pewną grupę ludzi, która właśnie już od lat rozwija to podejście, widząc, jakie są potrzeby rynku, jakie są nowe technologie i co sprzyja Państwa rozwojowi. I mamy na uwadze te osoby właśnie początkujące, które jeszcze nie mają zbyt dużej wiedzy. Naturalnie, proszę Państwa, w ramach tych podstaw rozpoznajemy równolegle, to nie jest tak, że robimy to po kolei, ale równolegle podstawy technologii jakiejś serwerowej, już wspomniany przeze mnie silnik PHP. Natomiast technologia generowania widoku, jak HTML i CSS, które są nieodzowne w technologiach internetowych. Język, który jest to język opisowy, który w pewien sposób odpowiada za prezentację wszystkiego, co widzimy w przeglądarce internetowej. Nawet jeżeli wykorzystujemy jakieś technologie wyższych rzędów, więc musimy go gdzieś tam rozpoznać. Natomiast proszę się nie obawiać, szczególnie osoby początkujące. My pokazujemy Państwu gotowe biblioteki, które znacznie przyspieszają Waszą drogę. Zobaczycie Państwo, więc zachęcam, mam nadzieję, że ta krótka prezentacja spowoduje, że nie mogę się doczekać, żeby już do Was przyjść. Wspomniałem już, że PHP jest pierwszą technologią, od której zaczynamy, aczkolwiek to, że ona jest pierwsza, wcale nie znaczy o tym, że w niej zostaniemy. Z użyciem tej technologii my kładziemy nacisk na poprawne projektowanie obiektowe, tak? Wiem, że niektóre osoby, jak poszukacie Państwo w sieci, szczególnie profesjonaliści z innych dziedzin, bardzo krytykują PHP, aczkolwiek pamiętajmy, że one w ostatnich szczególnie latach się bardzo rozwinęło i można w nim projektować bardzo profesjonalnie, na wysokim poziomie, a unikać rozwiązań złych. Więc my mając to na uwadze, właśnie kierujemy Państwa w tą stronę. I chcąc nie chcąc przechodzimy do frameworków. Rozwiązania, akurat nie lubię tego słowa, ale tak się przyjęło w branży, że trudno tego nie używać. Chcemy Państwu pokazać takie myślenie frameworkowe, gdzie
na bazie silnika PHP, krok po kroku, jak Państwo się rozwijają, praktycznie do końca tego pierwszego semestru aplikacji internetowych, tworzycie Państwo razem z nami framework, który nazywamy go ostatecznie taką wdzięczną nazwą Amelia. On już w tej ostatecznej swojej postaci ma swoją stronę internetową, ma dokumentację taką uproszczoną i w tym momencie, po pierwszym semestrze, tworząc projekty, macie Państwo oczywiście już jakąś bazę z HTML-a, CSS-a i z technologii serwerowej i oczywiście dobrego podejścia obiektowego, możecie Państwo ruszyć krok dalej. Nieuniknionym jest również pokazanie podstaw Ajaxa, REST API. Drodzy Państwo początkujący, proszę się tym nie przejmować, jeżeli nie macie pojęcia, co to jest. Pokażemy Wam, to wcale nie gryzie. A jak poznacie pewne podstawy, no to tylko przytulicie to z większą siłą. I nasze myślenie jest takie, żeby Państwo jak najszybciej przeszli do profesjonalnych rozwiązań, do dużych frameworków, które są szeroko stosowane w przemyśle, ale które się charakteryzują dokładnie tymi samymi elementami, jak kontrolery, widoki, tak, organizacja, jakiś routing, więc ja tu wypisałem tylko dwa, bo takich silników jest wiele. Wypisałem tylko dwa, które są związane z technologią PHP, natomiast my nie ograniczamy się przecież do tej technologii, tak? Dlaczego nie inne technologie? I chciałem tylko wypisać Państwu te, w których nasi studenci tworzą swoje systemy później w przyszłości w pracach dyplomowych. Bardzo ważnym językiem, w którym wiele profesjonalnych rozwiązań powstaje, między innymi framework właśnie Spring MVC do tworzenia aplikacji webowych, to jest właśnie język Java, ale też wielu studentów tworzy projekty w Pythonie, w C++, w C Sharpie, wykorzystując po stronie klienta już zaawansowane biblioteki generowania widoku komponentowe jak Vue.js, React.js, Angular, no i też inne rozwiązania. Więc to jest, my promujemy dobre podejścia, tak? Jak Państwu tutaj zaznaczyłem na samej górze. Chcemy krok po kroku, ale jak najszybciej z Państwem dojść do takiego myślenia profesjonalnego. Więc nie jest to taka zabawa, że zostajemy na poziomie PHP, tylko prowadzimy Państwa za rękę do naprawdę dużych, fajnych rozwiązań. Jak to osiągamy? Proszę Państwa, naturalnie my zaczynamy, jak już wspomniałem, od początku, więc proszę się nie obawiać. Stawiamy tutaj w pewien zaplanowany rozwój krokowy. W pierwszych, początkowych etapach normalnie pracując na zajęciach, no poznajecie Państwo coraz głębiej. To się dzieje cały czas, to nie jest tak, że jest to jakby zblokowane i najpierw uczymy się HTML-a, CSS-a, to wszystko się dzieje równolegle, żeby to pięknie ze sobą współgrało. Jak tutaj zapisałem, proszę Państwa, wielu spośród Was już zna HTML-a, CSS-a, rozumie, co to jest, natomiast nie wszyscy znają go na takim poziomie, żeby tworzyć chociażby takie widoki. Ale tutaj już uspokajam, jeżeli ktoś jest osobą początkującą, drodzy Państwo, my, to jest akurat zrzut, przykładowy zrzut szablonu, z którego my korzystamy, tak? Tu jest nawet strona internetowa, stąd można go sobie obejrzeć, ściągnąć, przynajmniej tą wersję też bezpłatną. I my osobom początkującym pokazujemy, jak bardzo szybko można dojść do poziomu, gdzie Wy robicie piękne, ładne widoki, lewarując się, tak, tym podejściem stworzonym przez kogoś innego, tak, jakiegoś już twórcę z latami doświadczeń. Więc uspokajam też osoby bardziej zaawansowane, które już mają pewne doświadczenie. Nie będziemy się bawić tutaj z podstawami HTML-a, CSS-a, bo nie jest, myślimy na to czas. Głównie musimy się skupić na dobrym projektowaniu aplikacji, a przyspieszamy Państwu początkującym rozwój, dając już gotowe rozwiązania, tak? Gotowe biblioteki, gotowe szablony. My skupiamy się na tworzeniu właściwej struktury aplikacji, więc ten slajd jest raczej dla osób bardziej zaawansowanych. Proszę się nie przejmować, mówię to do Państwa osób początkujących, może nie rozumiecie tutaj pewnych rzeczy, ale
spokojnie wszystkiego się nauczycie. Więc my Wam pokażemy tą drogę, a te osoby, które mają pewne rozwiązania, no ja to tak też troszeczkę tak z przymrużeniem oka napisałem, wyzbycie się złych nawyków, jakiekolwiek doświadczenie, które Państwo macie już w tworzeniu aplikacji internetowych, przyda się Wam. Będziecie już na pewno o kroczek dalej. Natomiast znów osoby początkujące, nie bójcie się, bo tego się nauczycie od początku. Więc od pierwszych zajęć już wprowadzamy poprawną separację widoku od kontrolera. Działamy w modelu MVC. Niejednokrotnie zauważyłem takie przyzwyczajenia osób, które już tworzyły projekty wcześniej, że no, jest to robione troszeczkę niewłaściwie. One działają, one są niejednokrotnie ładne, ale jednak ich struktura pozostawia wiele do życzenia i pokażemy Państwu, jak to zrobić. Jak najszybciej zmierzamy do obiektowości. Obiektowość pozwala nam, tak też troszeczkę z przymrużeniem oka napisałem, pożegnać nam się z require i include, te osoby, które już działają w PHP wiedzą, o co chodzi. Pokazujemy Państwu, dlaczego w ten sposób projektowana aplikacja działa lepiej, działa wydajniej, no a osoby początkujące się po prostu tego nauczą. Drodzy Państwo, każda sensowna aplikacja wykorzystuje bazy danych. I my również tutaj skupiamy się na dobrych nawykach. Pokazujemy profesjonalne rozwiązania. Więc też znów z przymrużeniem oka piszę, że żegnamy tutaj funkcje. Te osoby, które używały, mają doświadczenie w PHP, wiedzą, o co chodzi. My staramy się już od razu Państwu pokazać podejście profesjonalne. Naturalnie mówimy troszkę o tym, natomiast jakbyście się Państwo z nim spotkali, natomiast powinniście rozumieć, czuć też troszeczkę, co jest bardziej właściwe i dlaczego to podejście właśnie jest bardziej dojrzałe. Naszym celem w kontekście baz danych jest zmierzanie do projektowania z użyciem mapowania obiektowo-relacyjnego i tego typu podejścia spotkacie Państwo już w profesjonalnych frameworkach, których też będziemy używać. Więc jak się okazuje, że krok po kroku, nawet od samego początku, możemy to poukładać, możemy poprowadzić Państwa za rękę i po pierwszym semestrze już będziecie potrafili tworzyć aplikacje internetowe. Naprawdę, jeden semestr wystarczy, żeby poświęcając czas wymagany na laboratoria, na wykłady, no i troszeczkę rozwoju, bo semestr pierwszy kończy się Państwa projektem. No, widzicie Państwo, niesamowite, tak? Ja niejednokrotnie, mnie to bardzo cieszy, jak przychodzi do mnie student, studentka i mówi: ja niczego nie wiedziałam, ja niczego nie wiedziałem i teraz potrafię zrobić aplikację internetową. To jest niesamowite. Dziękujemy bardzo, prawda? Nam się to też podoba, widzimy, że nasza praca ma sens. Gdzie to wszystko zmierza? Tak, zapisałem. Co dalej? Gdy już jesteśmy po tym pierwszym semestrze, tu troszeczkę może nie jest to prawdziwe, bo podstawy JavaScripta, czyli język, który jest podstawą działania współczesnych, zaawansowanych aplikacji internetowych, te podstawy poznajemy już wcześniej. Tak, w pierwszym semestrze pod koniec pokazujemy, w jaki sposób można zoptymalizować współpracę przeglądarki z serwerem, więc to jest też taki pierwszy krok. Natomiast to jest cel, do którego Państwo w tworzeniu aplikacji internetowych dążycie i pomagamy również pokazując pewne biblioteki. Jedną z nich jest chociażby jQuery, inną jest PrimeFaces, natomiast to są różne technologie wykorzystywane w różnym kontekście. I ostatecznym celem Państwa nauki jest tworzenie w tych najbardziej profesjonalnych rozwiązaniach. Ja to nazwałem tak też, bo nie ma takiej oficjalnej nazwy, systemami silnie Ajaxowymi, gdzie JavaScript w przeglądarce gra pierwsze skrzypce i tego typu podejście chociażby cechuje rozwiązania jak Vue.js, React, Angular i też inne. Więc studenci u nas później właśnie w profilu programista aplikacji webowych robią swoje prace dyplomowe właśnie z użyciem tych technologii najczęściej. Świetnie. Drodzy Państwo, mamy bardzo niewiele czasu i ktoś się może zastanawia, no dobrze, ja jestem na początkowej drodze, na początku, prawda, i chciałabym troszeczkę się rozeznać.
troszeczkę dowiedzieć się samemu. Więc macie Państwo mnóstwo zasobów w internecie. Nie musicie nawet kupować na dzień dobry żadnych książek, ponieważ no, w sieci znajdziecie tak dużo i myślę bardzo dobrych rozwiązań, że to Wam wystarczy. Oczywiście książki są świetne, niektóre pozycje są niesamowicie przydatne, natomiast jak ktoś myśli o swoim rozwoju na samym początku i przygotowaniu się w pewnym sensie do tego, to nie musi tego robić. Jednym z zasobów na początek to jest zasób, który no, części z Państwa jest na pewno dobrze znany. To jest W3 Schools, strona internetowa, z której w też bardzo przystępny sposób, krok po kroku, możecie się Państwo nauczyć HTML-a, CSS-a, PHP, JavaScriptu, SQL i wiele innych technologii. Ja je Państwu szybciutko pokażę, bo tutaj otwarłem sobie, przygotowałem wcześniej. To jest ta strona i jak widać tutaj są tutoriale do HTML-a, CSS-a, JavaScriptu, PHP. Jeżeli Państwo rozpoczynacie, proponuję się skupić na HTML-u, CSS-ie najpierw, pobawić się. Ta strona jest o tyle fajna, że po omówieniu jakiejś sekcji, na przykład, jest taki przycisk Try it yourself i możemy pobawić się, tak, zmienić jakiś kod i uruchomić i zobaczyć, jaki jest efekt. Czyli pracując w przeglądarce, możemy się rozwijać, uczyć, nie potrzebujemy żadnego dodatkowego narzędzia, tak? No tych zasobów jest mnóstwo. Jeżeli Państwo wolicie inne strony polskie, nie ma problemu najmniejszego, ja Państwa zachęcam. Jak już musicie gdzieś zacząć i nie macie pomysłu, to daję Wam jeden z takich zasobów bardzo ciekawych, o którym warto pamiętać. Drodzy Państwo, no nie mamy niestety wiele czasu, muszę już kończyć, bo proszono mnie, żeby ta prezentacja była w miarę krótka. Dlatego nie pozostaje mi nic innego, jak gorąco Państwa zaprosić na studia informatyczne u nas na Wydziale w Instytucie Informatyki na Będzińskiej. Drodzy Państwo, pozostawiam na tym ostatnim slajdzie kontakt do mnie. Osobom już z pewnym doświadczeniem, bo może osób początkujących tam na dzień dobry nie zapraszam, ale jak Państwo już macie jakiś bagaż doświadczeń, chociażby w PHP, po szkole z profilem informatycznym, no to zapraszam, proszę Państwa, tu jest strona tego frameworka, który my budujemy ze studentami. On ma tam taką bazową dokumentację, jest tam też taki tutorial, jak w nim tworzyć aplikacje internetowe. Natomiast to jest framework szkoleniowy. On służy nam do tego, żeby studenci nauczyli się myśleć frameworkowo, a później już świat dla Was stoi otworem i poznajecie inne profesjonalne rozwiązania. Więc no, nie pozostaje mi nic innego już jak zakończyć i jeszcze raz gorąco Państwa zaprosić. Kontakt do mnie podałem, więc jak ktoś będzie miał jakieś pytania o jakieś szczegóły, zapraszam. No i do zobaczenia na Wydziale.